Figuratywności i ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Człowiek zawsze jest dla mnie w centrum. Witam, jestem Bogusławski, jestem autorem rzeźby. Tutaj w Galerii 8 Plus wystawiam jedną z swoich prac wykonanych ze stalu. Naszym tematem jest człowiek. Tutaj ta część, ten element skupiający się przy galerii jest dosyć charakterystyczny. W kolejnych pracach ulega ciągłej modyfikacji. Na wystawę indywidualną zaproszę później. Jest przygotowanie na drugą połowę tego roku. Prace, które piszą za mną, są to prace sprzed kilku ładnych lat. Z momentu mojej fascynacji cieniem, tajemniczością taką życia codziennego, szukaniem detalu rzeczywistości otaczającej mnie i takiej małej magii. W tej chwili już jestem trochę może w innych rejonach, bardziej interesuję się ciałem, dualnością odczuć w stosunku do ciała i do jego postrzegania. A to jest mój sen Severy, który również jest związany z moimi aktualnymi uczynieniami twórczymi, ponieważ zainspirował mnie do wielu nowych rozważań, rozwiązań i decyzji. Magdalena Raczko z moimi dwoma obrazami. Z obrazem pod tytułem Myśli i z obrazem pod tytułem Ikona. Oba obrazy powstały w ostatnich latach. Są to obrazy, gdzie kolor jest nośnikiem energii, myśli, jest tym, co wciąga patrzącego w głąb, by pokazać piękno, które jest pięknem płynącym do nas ze świata. Dzisiejsza wystawa w Galerii 8 Plus. Tutaj mamy folderek, wiosenna prezentacja. Na tejże
wystawie prezentuję obraz, który ma nas wprowadzić w świąteczną atmosferę, zbliżające się święta Wielkiej Nocy, żeby były radosne, spokojne. I pomyślałam, że ten obraz może będzie właśnie odpowiedni, żeby do tego nastroju nas wprowadzić. Oprócz tego obrazu prezentuję również rzeźby wykonane ręcznie kupem mojego projektu. Natomiast wykonanie pana Fausta Wasilewskiego. Justyna Jonak, jestem malarzem. To jest moja praca, pejzaż, jeden z wielu. Moją inspiracją jest natura, która powraca do mnie po czasie. Ja z tej pracy. Piosenna prezentacja trwa w galerii do końca kwietnia. Gościmy różnych artystów z USA, z Litwy, z Turcji, z Kanady, nawet z Włoch, a także całą rzeszę polskich artystów. Takich jak Katarzyna Bułka-Matwacz, Józef Wilkon, Joanna Czubak, Krzysztof Łyżyn i wielu, wielu innych, którzy tu się już dzisiaj wypowiadali, a których nie wymieniłam, to jeszcze będziemy tutaj mogli zaobserwować poprzez naszą tutaj reportażowość naszego nagrania. Nawet zacznijmy.